Stwierdziłem, że zmieniam content, ponieważ nie mam pomysłu na kanał. Dziękuję Jamesowi za podsunięcie tego pomysłu, także... podziękujcie Jamesowi, że ten odcinek w ogóle jakkolwiek powstał. I zapraszam was do oglądania tego odcinka. Gorącymi brawami przywitajmy nowy odcinek na moim kanale. Witajcie, z tej strony John Słodem Krwotoczkin, a to jest seria, w której będę mówił, co się dzieje w społeczeństwie. I tak będzie co tydzień. Trochę za długa nazwa na tą serię, nie? Coś na pewno jeszcze wymyślę. Otóż dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego się dzieje, jakie ja mam przemyślenia na temat przeniesienia daty premiery najnowszego albumu KN-a. I też bym chciał, żebyście wy w komentarzu się odnieśli do tego, jak wy to postrzegacie, co mogło być według was przyczyną przeniesienia daty premiery. Ja wiem, że KN pisał i w ogóle, ale wolałbym zdanie też usłyszeć od większości ludu. Więc zaczynamy, teraz usłyszycie, jakie ja mam przemyślenia na temat przeniesienia daty premiery. Czy ta data premiery mogła być spowodowana, że KN ją przeniósł? Wydaje mi się, że też przez tego COVID-a całego, tak? Wiadomo, jest koronawirus, tam wszystko nie za bardzo w danym miejscu, w danym czasie normalnie funkcjonuje. Więc tłocznia nie mogła wytłoczyć oraz drukarnia nie mogła wydrukować wszystkiego na określony czas, bo wiadomo, jest pandemia koronawirusa, tak? Więc to jest takim powodem, który jest najbardziej opcjonalny i sam Dawid to powiedział, napisał na swoim fanpage'u, na grupie na Facebooku oraz na Instagramie. Więc jak najbardziej jestem za tym, że mogło tak się stać, że mogły być takie problemy i dzięki temu została przeniesiona data premiery. Inni stwierdzą, są takie oczywiście ameby społeczne, że Dawid chce zarobić jeszcze więcej pieniążków i że jest własny na hajs i oczywiście, że nie szanuje fanów. Były takie osoby i grupa KN-owa chyba wie, o kim ja mówię. Aż się napiję wody, bo normalnie aż mnie suszy w gardle od rana, wiecie? A few moments later. Trzeciego sposobu nie widzę. Jakieś tam problemy techniczne mogły też być ze względu na to, że mógł ktoś się nie dograć na przykład, tak? No bo no są pewno takie sytuacje, że premiera mogła być przesunięta ze względu na to, że ktoś się nie mógł dograć, tak? Nie wiem, no kto się tam nie dograł całej tracklisty, to znaczy znam tracklisty, ale no... Powiedzmy sobie otwarcie, no... Tam z tych wszystkich, kto był na ficie, to mógł się Rychu nie dograć, bo wszyscy się dograli, tak? Ja tam nie wiem. Nie znam sytuacji, nie jestem z Dawidem w stałym kontakcie, w ogóle nie jestem z KN-em w kontakcie, tak? Więc to mogła być trzecia opcja. I teraz bym przeszedł do tego, co ja o tym myślę, czy w ogóle jest sens, był sens przeniesienia daty premiery. Wydaje mi się, że jest sens, był sens tego przeniesienia daty premiery z tego względu, że żeby jeszcze bardziej podtrzymać na fanach napięcie, żebyśmy jeszcze trochę bardziej dłużej poczekali na to, żebyśmy mieli taki większy hype na to. Z drugiej strony, no wiadomo, ta tłocznia, tak, no to wiadomo, pandemia koronawirusa wszystko tłumaczy, więc to nie jest samego KN-a wina, że mogło być tak, a nie inaczej. Że po prostu ta premiera została przesunięta i to jest moje zdanie. No i wydaje mi się, że warto czekać na tą płytę. 10 utworów, właśnie 10% z płyty już tak naprawdę wszyscy słyszeli, fani KN-a, więc... Czekamy tylko na utwór z Rychem i jeszcze jeden utwór solo, więc tylko na tyle czekamy tak naprawdę. 12 marca ostatecznie ma być premiera. Co będzie, to będzie. Zobaczymy. Czekamy niecierpliwie wszyscy fani do 12. I to były moje przemyślenia na temat tej płyty. Ja się z wami żegnam do następnego filmu. Ja byłem John Słodem Krwotoczkin, a James P. Ja jest po prostu najlepszym kumplem, bo mówi, że dupę,
I jestem raperzyną, elo.